ostatnia rzecz, czyli falowniki zwykłe, standardowe, najprostsze rozwiązanie. Adam, plusy, minusy. No tak, falownik centralny, no plus, mamy go na dole, na miejscu. Możemy do niego podejść, jeżeli coś się dzieje, możemy go po prostu wyłączyć. Możemy go łatwo zdemontować, jeżeli jest jakiś serwis konieczny. No to jest chyba największy plus tego urządzenia, że po prostu znajduje się ono gdzieś niedaleko pod ręką, można powiedzieć, nie? Dodatkowa rzecz, koszty. No, instalacja na centralnym falowniku będzie na pewno tańsza ze względu na to, że jest kwestia tylko jednego urządzenia i nie trzeba żadnych dodatkowych puszek podpinać pod panele. Co dodatkowo, plusem jest to, że no co, kurczę. Chyba no plusem na pewno jest to, że jest to najczęściej wykorzystywana rzecz w tworzeniu mikroinstalacji, bardzo znana. Ja tam gdzieś studiując ten temat, to w Niemczech falowniki już mają po 20 parę lat i to działa. Tak, tak. Mają w Niemczech bardzo popularne jest SMA, które w Polsce niestety chyba troszkę marketing im leży, ale jako ciekawostka na studiach też przynajmniej na Politechnice Krakowskiej było wszystko przekazywane, że tak powiem, przy SMA. Także SMA. Tak, tak, to jest taka firma faktycznie no, ze stażem bardzo, bardzo długim. No, jeżeli to, co wcześniej jeszcze powiedziałem, Adam, że te falowniki, instalacja oparta o falowniki w przypadku tych tam okolicy Zakopanego, Poronin, na górce falownik potrafił już wstawać o 3:30. Tak, niski próg startu tak naprawdę, bo próg startu zależy... Nie najniższy, tak jak to w przypadku mikroinwerterów, ale jest to bardzo niski próg. Tak, 150-200 V w zależności od tego, jaki zastosujemy falownik. Ja jeszcze widzę taki plus, że jest bardzo dużo opcji, czyli nie musimy się, tak jak tutaj mamy przypadek Froniusa, ale są różne inne falowniki. Huawei wypuszcza świetne falowniki, Growaty, o których wspominałeś, słyną z niezawodności. Ja mam wujka, który korzysta z Growata i jest bardzo zadowolony i też mi polecało zainteresowanie się tym falownikiem. SMA, to co właśnie wspominałeś. Tutaj chociażby Huawei, tak. Dokładnie. Każdy już producent też dorzuca coś, co ma przekonać konsumenta do zakupu takiego urządzenia, tak? Czyli na przykład Huawei swoją technologię wykrycia łuku elektrycznego. Czyli duży plus też widzę w tym właśnie w serwisowaniu. Jeżeli coś się dzieje, mamy to na ziemi tak naprawdę, w jakimś pokoju, w pomieszczeniu. Przyjeżdża monter czy tam serwisant i naprawia to, wymienia. Dokładnie. Nie ma chodzenia po dachu. Dokładnie tak, więc pod tymi względami, no to tak naprawdę urządzenie dosyć niezawodne. Próg startu, no to też w zależności od producenta, no to tak z takich plusów chyba to by było tak naprawdę wszystko. No, plusem też, moim zdaniem jest też duży plus, że jak ktoś sprytnie skonfiguruje instalację, to tak naprawdę też nie ogranicza nas rozbudowa, bo falowniki mają dwa wyjścia, prawda? Więc jeżeli sobie zrobimy jeden łańcuch teraz, to zawsze możemy sobie ten drugi po prostu skonfigurować w dowolnym miejscu, czyli na przykład mamy instalację na dachu, możemy drugi łańcuch zrobić na gruncie, nie jest to żaden problem. Więc to jest duży plus takiego falownika. I właśnie Adam, jeszcze jedno, pojedź do góry troszkę strzałką, możliwość podłączenia akumulatorów. Tak, przy czym jeżeli chodzi o Solar Edge'a, to jesteśmy w stanie to zrobić, jeżeli chodzi o centralne falowniki, pod warunkiem, że to są hybrydy, no to też jesteśmy w stanie to zrobić, ale myślę, że akumulatory moglibyśmy sobie omówić gdzieś w przyszłości, bo to jest też ciekawy temat. I na przykładzie Huawei jako ciekawostka, podłączyć akumulator możemy, ale jako off-grid on nie będzie działał. Także off-grid, wytłumacz? Takie... Czyli po prostu odłączona od sieci instalacja. Odłączona od sieci. Tak, spada nam, wyłączony zostaje prąd, nie wiem, na osiedlu całym, a nasza instalacja i my możemy działać. Jeżeli mamy naładowany magazyn, to pracuje.
W przypadku Huawei to nie do końca tak się sprawdza ten akumulator, ale tak jak mówię, omówimy sobie to gdzieś tam. W innym przypadku. No to dobra, no to minusy, Adam, minusy, no falownika. Brak podglądu na każdy moduł. To jest przede wszystkim minus. Wysokie napięcie pracy, bo 200 V to jest próg startowy, ale do optymalnej pracy no to mamy około 400-500 V tak naprawdę, nie? Więc to jest dosyć spore napięcie. Druga rzecz, jeżeli przewymiarujemy falownik o powiedzmy 20%, to później ciężko nam jest czasami zrobić rozbudowę. Więc czyli powstrzymuje nas to. Tak, czyli jakby jest. Czyli to jest porównując, to jest auto za małe, a chcielibyśmy więcej osób wrzucić do tego tak, auta. Tak, tak. Tylko że to są jakby znowu dwie strony, bo plusem jest to, że mamy dwa wyjścia i jak to zaplanujemy wcześniej, czyli sobie zainstalujemy tak. mocniejszy falownik do instalacji z objętym jednym MPP trackerem, to tak naprawdę tu nie mamy tego ograniczenia, tylko gdzieś się przyjęło, że ja oczywiście uważam, że to jest głupota, ale przyjęło się, że nie można stosować większego falownika niż jest instalacja. Bardzo dużo osób tak twierdzi. Dla mnie to bawi generalnie, bo nie ma to tak naprawdę żadnych podstaw, czy ten falownik po prostu, jeżeli obciążymy mu MPP tracker, on dostanie, prawda, około 750 V, czy tam 800 nawet napięcia, to on i tak będzie działał, czy to jest falownik, czy szóstka do instalacji szóstki, czy to jest falownik ósemka do instalacji szóstki. Okej. No i plusem jest to, że instalację można tak naprawdę zrobić wschód-zachód na takim falowniku spokojnie, czyli dwie połacie na przykład i one pracują niezależnie, więc to jest generalnie największy plus takiego rozwiązania. Czyli to, co jest w moim przypadku. Tak. Jedna połać po prostu pracuje swoim życiem, druga swoim i to po prostu bardzo dobrze się sprawdza. No więc tak. Są odnośnie tych napięć wysokich, są już montowane, jak mi wspominałeś, kolejne rzeczy na dachu, które mają zwiększać nasze bezpieczeństwo, żeby tam jakiś pożar nie wybuchł, ale o tym pewnie powiemy w kolejnym odcinku. Więc Adam, ostatnie słowo, coś chcesz jeszcze powiedzieć? Montujcie. Montujcie, cieszcie się słońcem. Cieszcie się słońcem, pewnie. Po 7-8 miesiącach od zainstalowania ja otrzymałem wpłatę, więc montujemy. Tak, dokładnie. Dodatkowo teraz mamy już oficjalnie potwierdzone, że program Mój Prąd wraca pierwszego. No to cieszę się. Być może zainstaluję swoją kolejną instalację, ale tak. Tutaj pertraktacje idą cały czas. W opisie dodamy kontakt do Adama. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, zadajcie w komentarzu. My na dzisiaj chyba wyczerpaliśmy już ten temat w 100%, no może nie, bo zawsze są jakieś pytania albo pominięcie, ale każda osoba, która instaluje, nie powinna właśnie robić tego na zasadzie przyjdzie pierwsza lepsza osoba i powie nam, to jest najlepsze. Przeznaczcie na to choćby godzinkę oglądając podobne filmy i zdecydujcie, mając już jakąś wiedzę. Dokładnie. Ja zawsze mówię, że nie ma oczywiście rozwiązania najlepszego. Nie ma. Nie ma. Po prostu nie da się tego określić. Każde rozwiązanie ma swoje plusy, minusy i to tak naprawdę my musimy sobie ocenić, jakie mamy potrzeby. Super. Dzięki Ci, Adam, za spotkanie. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Będziemy latać z kartonem. Dokładnie. Czekajcie. Pozdrawiamy, cześć. Pozdrawiamy, hej.